Większą liczbę patroli i kontroli podczas ferii zimowych zapowiadają policjanci i funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego z Warmii i Mazur. W Olsztynie apelowali do kierowców o bezpieczną jazdę podczas przerwy urlopowej. Będziemy zwracali szczególną uwagę na sprawność pojazdu, również na przygotowanie kierowcy do takiej podróży, czy jest wypoczęty, jak również czy jest trzeźwy. Musimy również pamiętać o przewożeniu odpowiednim dzieci, czyli foteliki bezpieczeństwa, urządzenia do przewożenia takich dzieci. Nasze działania kontrolne ukierunkowane będą na dwa elementy: człowiek i pojazd. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby kierowca wykonujący przewozy dzieci był kierowcą wypoczętym. Będziemy sprawdzać, czy kierowca ma wszystkie wymagane odpoczynki, czy kierowca ma wszystkie wymagane dokumenty, a jeśli chodzi o pojazd, będziemy sprawdzać, czy pojazd przede wszystkim ma prawidłowy stan techniczny. W głównej mierze nacisk położymy na stan techniczny ogumienia, stan techniczny układu hamulcowego i oświetlenie. Zależy nam na tym, żeby wszystkie dzieci bezpiecznie wyjechały, stąd też taki mój apel do rodziców wysyłających dzieci na wakacje zimowe. Nie bójmy się kontaktować czy z policją, czy z Inspekcją Transportu Drogowego. Wnośmy o te kontrole. Proszę wiedzieć, że każda kontrola nie pozostanie bez odpowiedzi. Każdą kontrolę przeprowadzimy. Polskie Radio.